Dzień dobry, dziękuję bardzo za przedstawienie. Ja, żeby nas troszkę rozbudzić, bo jest już popołudniowa godzina, zacznę od filmu. No dobrze. Spot promujący wolontariat koleżeński Mary Max to jest jeden z programów, o którym dzisiaj Państwu opowiem, ale opowiem o dwóch programach. Jeden w formule szkolnej, drugi pozaszkolnej. Ale zacznę od tego, żeby zapytać Was, czy ktoś z Was nigdy nie miał osoby w spektrum autyzmu w swojej klasie? Jeżeli jest tu taka osoba albo w szkole, to niech podniesie rękę do góry. A w szkole? Bo kiedyś tego nie No właśnie diagnozowałam, chciałam tak? powiedzieć. No właśnie. Więc Tak, do nauczycieli to czy w swojej klasie w tej chwili nie ma którejś, tak? Pojedyncze osoby podniosły rękę. No i moglibyśmy się właściwie zacząć zastanawiać, co się dzieje, tak? Tutaj już bardzo szybko padła odpowiedź. No właśnie, wcześniej nie diagnozowano. W Polsce wiecie, od których lat diagnozuje się spektrum? Tak strzelcie. Od lat 90. pierwsze diagnozy, ale to takie pierwsze, naprawdę pierwsze. To w Warszawie się dało, w Gdańsku. Od 2000 pewnie troszkę na szerszą skalę. W tej chwili szacuje się, że od 1 do 2% populacji jest w spektrum autyzmu. Z badań Systemu Informacji Oświatowej sprzed 3 lat to była liczba 1 na 115 uczniów miało zdiagnozowane spektrum autyzmu. Mamy oczywiście ogromną grupę osób jeszcze niezdiagnozowanych. No i właśnie, pojawia się często wśród rodziców albo wśród nauczycieli takie pytanie lub obawa, co się dzieje, tak? Czy my mamy jakąś epidemię? No bo to, że kiedyś nie był diagnozowany, no to nie tłumaczy, że spektrum nie było diagnozowane, często jest mało wystarczającym wytłumaczeniem do tego, że jednak z roku na rok ta liczba diagnoz bardzo drastycznie rośnie, tak? To mamy takie badania amerykańskie, które są prowadzone co 2 lata, i w tych badaniach mniej więcej tak to co 2 lata wyglądało. Jedna osoba na 200, jedna osoba na 150, jedna osoba na 100, jedna osoba na 50. Teraz doszliśmy jedna osoba na 30, nawet na 30, 6 dzieciaków może mieć diagnozę spektrum autyzmu. I są dwa takie główne wytłumaczenia. Pierwsze to to, że no właśnie coraz lepiej rozpoznajemy spektrum. Te osoby, które jeszcze kilkanaście lat temu nie miały szans na dostanie diagnozy i dzisiaj już dostają. Czyli tutaj mówimy szczególnie o tej grupie osób,
które są w normie intelektualnej, które świetnie maskują swoje trudności czy właśnie inny sposób funkcjonowania. To są osoby, które właśnie na co dzień chodzą do szkół masowych, które często się świetnie uczą i jeszcze parę lat temu diagności po prostu nie byli w stanie rozpoznać u nich w spektrum, bo to była taka grupa, no, umówmy się, to były takie dzieci, które sprawiały mniejsze trudności, więc też rzadziej czy później trafiały właśnie do psychologów czy do psychiatrów, żeby sprawdzić, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego to moje dziecko w jakiś inny sposób się zachowuje. No i mamy w ostatnich, ja myślę, że w Polsce to jest kwestia 2-3 lat, mamy ogromny wysyp diagnoz kobiet. Kiedyś myślano, że spektrum autyzmu diagnozowane, znaczy występuje głównie u chłopaków. No bo różnica w diagnozach była mniej więcej 5 do 1, jeszcze dawniej to 7 do 1, tak? Czyli 7 chłopaków na jedną dziewczynkę przypadało z diagnozowanych. I nagle się okazało, że to spektrum autyzmu u kobiet też występuje i to prawdopodobnie tak samo często jak u mężczyzn, no tylko ono się troszeczkę inaczej manifestuje, inaczej się przejawia, to jedna rzecz. Druga rzecz, kobiety, dziewczynki, prawdopodobnie przez to, w jaki sposób jesteśmy wychowywane, lepiej maskują, lepiej dostosowują się do takich oczekiwań społecznych. Więc mamy teraz wysyp nowych diagnoz, bo diagności zaczęli rozpoznawać też spektrum autyzmu u kobiet. Powoli uczymy się tego, w jaki sposób ono się może przejawiać, więc możemy mieć takie wrażenie faktycznie, że nagle w naszych szkołach pojawia się coraz więcej dzieciaków, młodzieży właśnie z taką diagnozą. Zresztą też coraz więcej osób dorosłych dostaje diagnozę spektrum autyzmu. No bo szczerze mówiąc, jak nie byłam dzieckiem, no to nie miałam szansy dostać takiej diagnozy. Tak, ja się wychowywałam w szkole byłam w latach 90., więc i nie wychowywałam się w Warszawie, tylko w Częstochowie. Tam nie było możliwości, żeby dostać taką diagnozę, więc nawet gdybym była w spektrum, to prawdopodobnie i tak by się nikt o tym nie dowiedział. Więc w mojej organizacji, czyli w Stowarzyszeniu Mary i Max, pojawia się teraz bardzo dużo osób dorosłych. Najstarszą osobę chyba w tej chwili mamy 55-letnią, które dostały diagnozę kilka lat temu. No bo dopiero teraz diagności zaczęli uczyć się, w jaki sposób właśnie u tego typu osób rozpoznawać spektrum. No i poza tym, że zmienia się to, jak dużo osób z diagnozy dostaje, to przez ostatnie lata, przez te ostatnie 30 lat tej świadomości, że są wokół nas osoby, które są w spektrum, zmienia się też podejście do tego, w jaki sposób z takimi osobami pracować, jak ich wspierać, jak umożliwić im samodzielne, niezależne życie. Dzisiaj wiemy, że spektrum autyzmu przejawia się w takich kilku obszarach naszego życia, w których osoby w spektrum funkcjonują trochę inaczej niż osoby neurotypowe, czyli osoby, które nie są w spektrum. Takie główne obszary to jest przywiązanie do rutyny, czyli osoby w spektrum źle znoszą zmiany, kiepsko radzą sobie w sytuacjach, które są nowe, zaskakujące. Wiemy o tym, że u osób w spektrum wrażliwość na bodźce jest zupełnie inna. Czasem występują nadwrażliwości, niedowrażliwości. Dużo z tych osób ma takie specyficzne, bardzo intensywne zainteresowania, które są dla nich bardzo ważne, na których często opierają swoje relacje i znajomości. Wiadomo, że mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, chociaż też wiemy, że te kontakty i relacje są dla nich bardzo ważne. Więc ten mit, który kiedyś panował, myślę, że on już jest dość nieaktualny, ale na wszelki wypadek jak o tym powiem. Osoby w spektrum to nie są osoby, które nie chcą być w relacjach, ale mają po prostu trudność, żeby takie relacje nawiązać. No i też taki ostatni obszar tych różnic to jest komunikacja, zarówno werbalna, jak i niewerbalna. Osoby w spektrum komunikują się nieco inaczej niż osoby neurotypowe. Nie wchodzę w szczegóły celowo. Być może w części tej takiej naszej dyskusji na koniec będzie trochę więcej przestrzeni na to, że jeżeli macie tutaj jakieś pytania, żeby to zgłębić, bo dzisiaj bardziej mi zależy na tym, żeby opowiedzieć właśnie o metodach, o tym, jak te metody się zmieniły. Może jeszcze tylko jedno słowo przy tym slajdzie. My też dzisiaj wiemy, że osoby w spektrum autyzmu bardzo się od siebie różnią. Tak? Są osoby, które mogą mieć na przykład bardzo dużą wrażliwość na bodźce, ale już ta potrzeba stałości, niezmienności już na przykład jest mniejsza. Więc każda osoba w spektrum autyzmu jest bardzo różna. Niektórzy mówią, że właściwie jak się zna jedną osobę z autyzmem, to się zna tą jedną osobę z autyzmem, ale ciężko powiedzieć, że się zna w ogóle osoby w spektrum. Więc jak poznacie 5, 10,
20 takich osób, myślę takich osób, to wtedy można się zorientować, jak bardzo jest to różnorodna grupa. Natomiast jest ten trzon tych różnych obszarów, w których mają te osoby właśnie coś wspólnego ze sobą, a różnią się od osób neurotypowych. No i właśnie takie klasyczne podejście terapeutyczne zakłada, że ja to zilustruję, jestem bardzo taka wizualna, więc będę dużo obrazków rzucała. Wyobraźmy sobie Kasię, 10-latkę, uczennicę polskiej szkoły podstawowej. Kasia chodzi do szkoły masowej, zdiagnozowano już u niej spektrum autyzmu. Miała to szczęście, że w wieku 10 lat jako dziewczynka ma już tę diagnozę. No, nie jest łatwą uczennicą, tak? Z przerwy spędza zwykle samotnie, gdzieś tam w kącie korytarza, na lekcjach często wstaje, chodzi po klasie, często w nieodpowiednich momentach dla nauczyciela zaczyna coś mówić, czasami się wpada w jakieś takie swoje dziwne dla nauczyciela zachowania, że na przykład macha rękami albo coś zaczyna wykrzykiwać. No więc to, co się standardowo robi w takich sytuacjach albo robiło, no to próbujemy zmienić zachowanie tej osoby. Czyli stosujemy różne treningi umiejętności społeczne, różne terapie, treningi zastępowania agresji. Często ze spektrum autyzmu też występuje ADHD, więc serwujemy różne leki, które też mają pomóc się skupić tej osobie. I to jest takie podejście klasyczne, dominujące dzisiaj wciąż w Polsce i myślę, że też na świecie. Natomiast ono jest w pewien sposób skuteczne, bo my jesteśmy w stanie zmodyfikować zachowanie osoby w spektrum do pewnego stopnia. Jeżeli to jest osoba, która jest w normie intelektualnej, która współpracuje, to z dużym prawdopodobieństwem ta nasza Kasia w którymś momencie jakoś tam się dostosuje do tych reguł, do tych reguł i zasad, które obowiązują w danej szkole. Natomiast są tego pewne koszty, bo nasza Kasia prawdopodobnie nauczy się, psychologowie to nazywają, kamuflować, maskować różne swoje zachowania, które by były dla niej naturalne. To jest szczególnie specyficzne właśnie dla kobiet, dlatego ilustruję to przykładem dziewczynki, natomiast jak najbardziej mężczyźni w spektrum też to często robią. I z jednej strony ona dzięki temu pewnie będzie lepiej akceptowana społecznie, nauczyciele będą ją lubić, rodzice się być może mniej będą martwić, że coś jest z nią nie tak, natomiast to ma swoje koszty, bo to jest tak, jakbyśmy przez cały dzień musieli mówić w obcym języku, w którym nie czujemy się zbyt sprawni. Więc Kasia prawdopodobnie po przyjściu ze szkoły będzie bardzo zmęczona, wyczerpana wręcz. Być może jej lęk społeczny będzie z dnia na dzień narastał. Bardzo często takie osoby kończą z zaburzeniami nastroju, z depresją. Poziom stresu bardzo wysoki, jakość życia spada, częste próby samobójcze. Więc koszty są duże. Ja nie mówię, że takich, żeby w ogóle nie spróbować tego typu oddziaływań. Natomiast chcę wam pokazać, jak można inaczej, albo jak można obok, jakie praktyki można inne włączyć, żeby taką Kasię wesprzeć. Więc dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, żeby nie tylko zmieniać zachowanie danej osoby, ale starać się zmienić jej otoczenie w taki sposób, żeby to otoczenie było jak najbardziej dostępne, przyjazne dla tej osoby. I nie tylko dla tej, bo za chwilę wam to pokażę, że jak zmienimy otoczenie i sprawimy, że ono jest bardziej przyjazne dla osoby w spektrum, to bardzo często z tego rozwiązania też mogą korzystać inni uczniowie czy inne osoby, które w spektrum nie są, ale na przykład są zmęczone albo potrzebują właśnie jakiegoś tego rodzaju wsparcia. No więc, co się najczęściej robi tak z otoczeniem osoby w spektrum? Jakie rozwiązania znacie? Niekoniecznie w szkole. Coś wam przychodzi może na myśl? Galerie handlowe ostatnio praktykowały. Słucha się rzeczy takie, które się rozpraszają, a galerie handlowe ciszą. Tak, czyli właśnie wszystkie rozpraszacze usuwamy. To może być na przykład jakieś dużo ilustracji, różnych rzeczy, które są na ścianach. Komu to może przy okazji pomóc?
dzieciakom na przykład z ADHD dzieciakom, albo takim, które w ogóle mają jakieś tendencje do szybkiego rozpraszania się, więc tutaj przy okazji możemy im pomóc. Ciche godziny w przeróżnych miejscach, na przykład galerie handlowe, po to, żeby osoby, które mają nadwrażliwość słuchową, były w stanie spokojnie zrobić zakupy. Jeśli chodzi też o szkołę, co jest też naszym praktykowane, że nie ma dzwonków. Super, tak. Nie rozprasza dzieci, będą tak głośne i przeszkadza. A czy dla was to też jest przyjemne, czy przeszkadza? Dużo lepiej, że nie ma tych szkołów jednak. Mhm. Czyli też możemy w jakiś sposób skorzystać. Pewnie byłybyście w stanie dać sobie radę z tymi dzwonkami, ale jak ich nie ma, to nagle się okazuje, o, to też jest przyjemne dla nas. No i na przykład, jak chodziłam, to nie było takiego typowego dzwonka, tylko była pewna muzyczka taka spokojniejsza. Mhm. Właśnie nawet młodszym dzieciom to pomogło, że nie było tego kuku takiego dosłownie. No właśnie, więc już tutaj sami widzicie, że rozpoznajemy różne rozwiązania, więc one się pojawiają. To nie jest tak, że nic z tym nie, nic się w tym obszarze nie dzieje. Ja wam pokażę jeszcze kilka rzeczy, które być może mniej znacie. Ciche pokoje, to już pewnie też jest znana formuła. W niektórych szkołach się tworzy takie przestrzenie, gdzie można się odstymulować, można jakoś wyrzucić z siebie całe to napięcie czy stres, który w którymś momencie w nas narośnie do takiego poziomu, że no jest to dla nas wręcz niebezpieczne, bo w którymś momencie może dojść do wybuchu, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, naszego układu nerwowego i może nas po prostu przeciążyć. Więc takie ciche pokoje też się w niektórych szkołach tworzy. Wsuwane dzwonki, to już mówiłyście tutaj. Często dba się o to, żeby była jasna struktura, przewidywalność różnych sytuacji. To się często organizuje w ten sposób, tylko być może nie znacie, tworzyć takie przedprzewodniki. To jest taki nowy rodzaj treści, które pojawia się teraz często w instytucjach kultury. Sama dla kilku miejsc takie przedprzewodniki tworzyłam. To są takie książeczki, materiały, które mówią, co się wydarzy, jak do nas przyjdziesz. Na przykład robiłam jakiś czas temu przewodnik do spektaklu w Teatrze Ochoty, w którym zapisywaliśmy, jak będzie wyglądała cała sytuacja od przekroczenia drzwi tego teatru, gdzie trzeba się skierować, jakie są zasady w szatni, co można robić, czego się spodziewać, jak się wejdzie na salę teatralną, kiedy się spektakl kończy, czy można wziąć ze sobą picie i tak dalej. Przydatne generalnie pewnie dla większości osób, szczególnie dla tych, które rzadko bywają w niektórych miejscach, na przykład dla młodzieży, która pierwszy raz idzie do teatru, ale dla osób w spektrum autyzmu szczególnie, bo każda nowość, każda sytuacja nieznana bardzo mocno podwyższa poziom lęku osób w spektrum autyzmu, więc możemy go obniżać właśnie przygotowując te osoby do tego, co się wydarzy. Ja mam już nawet taki nawyk, że jak idę w sali zapalić światło, to najpierw bardzo głośno wszystkim mówię, uwaga, za chwilę zapalę światło. Tak? Bo nawet taka sytuacja może wywołać u kogoś bardzo duże napięcie i stres, a przecież można temu w bardzo łatwy sposób zaradzić. Ostatnia rzecz, którą tu mam na slajdzie zapisaną, to są ETR-y, czyli teksty łatwe do czytania i rozumienia. To są takie teksty, które przygotowuje się często dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Robić to w ten sposób, że na przykład jak jesteśmy na wystawie w muzeum, tam często są na ścianach takie opisy napisane przez kuratorów, zwykle bardzo skomplikowane, z bardzo trudnym językiem. Teraz osoba z niepełnosprawnością intelektualną albo osoba z niskimi zasobami takimi kulturowymi prawdopodobnie nic z tego nie zrozumie. Więc coraz częściej dla osób, które mogą tego potrzebować, tłumaczy się te teksty na takie, które mogą być zrozumiałe właśnie dla każdego. Więc takie tło, co można robić z otoczeniem, oczywiście można to wykorzystywać na różne sposoby, natomiast te rzeczy, które tutaj wymieniłam, które są najbardziej popularne, one dobrze sprawdzą się w przypadku nadwrażliwości na różne bodźce, właśnie potrzeby stałości, niezmienności, komunikacji też. Natomiast mamy taki jeden obszar, który dla osób w spektrum autyzmu jest bardzo ważny. To są kontakty społeczne. Przepraszam, czy mogłabym jeszcze gdzieś na poboczu tematu. Czy autyzm się diagnozuje po objawach, czy są jakieś badania, jakieś inne typu mózgu, czy jakieś tam inne biomarkery? Jak sądzicie? Macie intuicję? Biomarkery.
Nie, fajnie by było, bo jesteśmy jednak w Instytucie Biologii, ale po objawach są ogromne budżety przeznaczane na to, żeby wykryć właśnie biomarkery, jakieś inne sposoby diagnozowania spektrum, żeby wykryć podłoże genetyczne, które stoi za autyzmem. Natomiast mimo ogromnych środków, które są na to przeznaczane, nie udało się nic takiego ustalić, więc w tej chwili prawdopodobnie tak już będzie. Autyzm jest diagnozowany jedynie na podstawie objawów. Natomiast na dużych grupach, jak robimy badania, czy to mózgu, czy tego w jakiś sposób, czyli różnych struktur mózgu, ich wielkości, tego jak są przetwarzane informacje, to tutaj są pewne prawidłowości. Jesteśmy w stanie rozpoznać, że w jakiś sposób osoby w spektrum różnią się od osób neurotypowych. Natomiast na poziomie jednostkowym to nam nie da efektu diagnostycznego. Czyli to tylko był też zespół z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Parę lat temu robił takie badania nad tym, w jaki sposób osoby w spektrum autyzmu korzystają z tabletów. I nie chodziło o to, co tam robią na tych tabletach, tylko w jaki sposób trzymają, dotykają, przesuwają, czyli takie czysto motoryczne aspekty tego badali. No i oni twierdzili, że z dużym prawdopodobieństwem po jakimś czasie używania tego tabletu byli w stanie potraktować to jako takie dość dobre badanie przesiewowe, czyli że byli w stanie z jakimś prawdopodobieństwem wyodrębnić grupę dzieci, która ma większe prawdopodobieństwo, że później dostanie diagnozę autyzmu. Więc jakiś potencjał takich badań biologicznych jest, natomiast nic takiego, co by w tej chwili w diagnostyce było wykorzystywane. Więc są różne poszukiwania, ale na razie to cały czas są objawy. Zresztą od paru lat w Polsce jest ten standard diagnostyczny, on wzrasta, bo stosowane są takie bardziej wystandaryzowane metody. Jakiś czas temu to było robione tylko na podstawie rozpoznania przez psychiatrę objawów po rozmowie, czy w taki bardzo nieustandaryzowany sposób. Teraz są takie dwa narzędzia, ADOS i ADR. Jedne to jest protokół obserwacji, drugi wywiadu, i więc ta cała procedura powolutku staje się coraz bardziej ustandaryzowana. Właśnie, wrócę, tak? Bo jeszcze tam słyszeliś o neuronach lustrzanych, że one właśnie są wykonują ich działanie w jakiejś osobowej autyzmu, no to jednak jest jakaś rzeczywista zmiana w funkcjonowaniu. Tak, tylko to jest cały czas niemożliwe do zdiagnozowania na poziomie jednostki. Także są pewne różnice, które w badaniach na dużych grupach występują, czyli to jest pewne prawdopodobieństwo. Zresztą z neuronami lustrzanymi tam też jest dużo dyskusji, natomiast to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, bo funkcjonowanie neuronów lustrzanych jest często łączone z tym, w jaki sposób my jesteśmy w stanie przyjmować perspektywę drugiej osoby. Jeżeli ktoś tutaj bardziej biologicznie z mózgiem jest związany, to proszę mi poprawić, jeżeli w którymś momencie coś powiem w zbyt uproszczony sposób. Ale właśnie, osoby w spektrum mają trudność z przyjmowaniem perspektywy, często pomijają kontekst sytuacji. Często zachowują się w taki sposób nietypowy, co sprawia, że grupa rówieśnicza najczęściej takie osoby odrzuca. Bardzo często też nie patrzą w oczy podczas rozmowy, tak? To jest też charakterystyczne. Tak, niepatrzenie w oczy. Często posługują się takimi komunikatami bardzo dosłownymi, nie rozumieją metafor, czyli właśnie ta dosłowność. Czyli komunikują się trochę w inny sposób niż osoby neurotypowe. Pytanie, ale lekarze, jak oni starają się objawiać cały spektrum? Na podstawie neuronów, zachowanie czy... Zachowanie, tak, obserwacja i wywiad. Obserwacja i wywiad. Jak na razie jeszcze, bo widzę, że ten temat was bardzo interesuje. Tam bardzo ważna jest też rozmowa z rodzicem, jeżeli tylko jest ten rodzic jeszcze dostępny, no bo jak mamy diagnozę dorosłej osoby, to nie zawsze jest takie proste, ale chodzi o to, że spektrum autyzmu ona się przejawia od wczesnych lat dziecięcych, więc jeżeli komuś nagle w spektrum autyzmu się zrobiło w wieku 25 lat, to znaczy, że to prawdopodobnie nie jest spektrum autyzmu, dlatego mówię w cudzysłowie zrobiło.
Dobra, lecę dalej. Zależy mi, żeby przedstawić te metody. Ja wiem, że tu będzie dużo w ogóle pytań dotyczących samego spektrum, bo to jest szalenie ciekawy temat. Ja też dlatego się zaczęłam nim zajmować, bo po prostu wydał mi się szalenie ciekawy i tak już w nim jestem kilkanaście lat. Więc tutaj będę pozwalała sobie czasem ucinać, ale być może pod koniec po prostu starczy nam czasu, żeby bardziej rozwinąć te tematy związane z samym spektrum. No więc tak, mamy tę osobę, która wiemy, że chce być w relacji, ale jednocześnie, która jest często odrzucana przez grupę rówieśniczą. Mamy dane, które pokazują, że prawdopodobnie około 90%, to są polskie dane, 90% uczniów z spektrum w ciągu ostatniego roku była ofiarą jakiejś formy nękania w szkole. To jest ogólnopolski spis autyzmu sprzed paru lat. Więc no, to nie są osoby, które mają łatwo, a mimo to wiemy też, że mają dużą motywację do tego, żeby być w relacjach i potrzebują tych relacji. No i właśnie, więc to, że tych relacji nie mogą nawiązać, nie potrafią, skutkuje tym, że odbywają dużo wyższy niż osoby neurotypowe poziom samotności. Często ich samoocena jest też dużo niższa niż osób, które nie są w spektrum. No i przekłada się to na liczne kryzysy psychiczne. Większość osób, z którymi ja pracuję, to są osoby, które nie z powodu spektrum autyzmu, tylko z powodu tego, jak funkcjonują w swoim otoczeniu, są cały czas na lekach przeróżnych, przeciwlękowych, na depresję, na różne zaburzenia, które nie wynikają bezpośrednio z autyzmu, tylko właśnie z tej sytuacji, w której się znajdują, z którą nie potrafią sobie poradzić. No i oczywiście też niska jakość życia też jest bardzo często relacjonowana przez tę grupę. No i teraz możemy znowu na dwa sposoby próbować takiej osobie pomóc, wesprzeć ją. Albo właśnie serwując różne treningi, umiejętności społeczne. One też są ok. My na przykład u nas w stowarzyszeniu prowadzimy taki trening, który dotyczy stricte nawiązywania relacji koleżeńskich i randkowania. Więc uczymy osób w spektrum autyzmu, jak umówić się z kimś na randkę, jak flirtować za pomocą wzroku na przykład. Rozbijamy to wszystko na elementy pierwsze i dajemy osobom w spektrum narzędzia do tego, żeby mogli zrozumieć, o co chodzi tym osobom neurotypowym, które tak bardzo dużo rzeczy przekazują nam pomiędzy wierszami albo w sposób niewerbalny. Natomiast to jest jedno narzędzie, a możemy też w jakiś sposób spróbować zmienić to otoczenie osób w spektrum, żeby też w obszarze tych relacji społecznych, żeby im było łatwiej. No i takim rozwiązaniem, które opracowaliśmy w stowarzyszeniu i konsekwentnie od kilkunastu lat wdrażamy w Polsce, jest wsparcie rówieśnicze. Wsparcie rówieśnicze to są takie programy, które w języku angielskim często nazywane są befriending, budding, mentoring, w zależności od rodzaju. One bardzo często są wykorzystywane w szkołach, nie tylko dla osób z spektrum autyzmu, po prostu dla wszystkich. To są takie programy, w których osoba, która jest w jakiś sposób początkująca gdzieś, na przykład przychodzi na uniwersytet i nikogo nie zna, otrzymuje swojego starszego kolegę, buddy'ego, który jest takim przewodnikiem w tych pierwszych etapach jego kariery akademickiej. Są to programy, które są też wykorzystywane właśnie w pracy z osobami w spektrum. I nasza przygoda z... No właśnie, opowiem wam o wersji najpierw pozaszkolnej, a później o szkolnej, ale nasza przygoda z tymi programami zaczęła się od podglądania, co taka organizacja brytyjska, National Autistic Society, robi na rzecz osób w spektrum autyzmu, tych nastoletnich i dorosłych, w Wielkiej Brytanii. Kilkanaście lat temu, to był tam rok 2010-2011, ja wraz z grupą znajomych byłam studentką ostatnich lat na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i działaliśmy w kole naukowym, które się wtedy nazywało Wspieranie osób z autyzmem. No i to był taki moment, kiedy w Polsce, czyli mamy 15 lat wstecz, 11-12, właściwie nie było w ogóle żadnego wsparcia dla, już nie mówię o takim wsparciu rówieśniczym, ale w ogóle nie było żadnego wsparcia dla młodzieży i dla dorosłych, którzy są w normie intelektualnej. Więc zdecydowaliśmy się coś zrobić. Jak się jest młodym, szczególnie w wieku studenckim, to się ma duży rozmach, więc my z tym rozmachem stworzyliśmy program, który w kilku województwach aktualnie jest realizowany. No i pokażę wam, zanim opowiem, jak on dokładnie działa, historię
dwóch dziewczyn, które w tym programie w Białymstoku w zeszłym roku, czy dwa lata temu, uczestniczyły. Czyli wolontariat koleżeński. To jest pierwszy program, od niego wszystko się zaczęło. To jest program, w którym uczestnikami są osoby w spektrum autyzmu, które ukończyły 12 lat, no, najczęściej to jest bliżej 14. Górnej granicy nie ma. W tej chwili najstarsza osoba 55 lat. Najczęściej to są osoby tak między 14 a 25 rokiem życia. I są to osoby, które zgłaszają się do nas, bo czują się samotne, bo nie mają żadnych relacji, bo chcą coś robić po szkole, albo w weekend, albo w wakacje, ale nie mają z kim. Drugą stroną są wolontariusze, którzy są w tym samym wieku, mają podobne zainteresowania i mieszkają w okolicy. Taka para spotyka się ze sobą przez okres około 6 miesięcy, średnio raz w tygodniu. To są spotkania czysto towarzyskie. Wyjście do kina, spacer, granie w coś, do kawiarni, na ściankę wspinaczkową, na kręgle i tak dalej, i tak dalej. Nad spotkaniami takiej pary wpływa opiekun i to jest najczęściej psycholog, na pewno osoba z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi w spektrum autyzmu, której rolą jest pomóc poznać się tym osobom, ale też reagować w sytuacjach, kiedy możliwe jest... Możliwe są jakieś turbulencje w tej relacji. No, osoby w spektrum z jakiegoś powodu miały, te, które się do nas zgłaszają, miały trudności z budowaniem tych relacji, więc wcześniej czy później zwykle jakaś trudność występuje, więc ten nasz psycholog, opiekun jest właśnie tą osobą, która pomaga. Czasami wychodzi w teren, więc na przykład spotyka się z taką parą w kawiarni, regularnie umawia się na takie konsultacje psychologiczne i z jedną i z drugą stroną, więc nie tylko reaguje, kiedy coś się dzieje, ale też od samego początku stara się jednej i drugiej stronie tłumaczyć siebie nawzajem, z czego różne zachowania danej strony mogą wynikać. No i w wolontariacie koleżeńskim mamy takie dwa główne założenia, na których opiera się cała ta metoda. Pierwsza to jest taka, że budujemy relacje koleżeńskie, druga, że pracujemy w środowisku. I teraz dlaczego ja to podkreślam? Bo najczęściej tego typu programy, albo w ogóle wsparcie, które jest oferowane osobom w spektrum, albo osobom z niepełnosprawnościami, kojarzy się z opiekowaniem się, z asystenturą, z uczeniem czegoś. Natomiast nasi wolontariusze to są osoby, których zadaniem jest spróbowanie stworzyć takiej relacji, która ma charakter jak najbardziej koleżeński. Więc dlatego są to osoby, które są w podobnym wieku, które mają właśnie podobne zainteresowania, żeby z czasem ta relacja stawała się coraz bardziej naturalna. Wiadomo, że ona na początku nie jest naturalna, bo jest zaaranżowana sztucznie przez psychologów, ale z czasem te spotkania nabierają coraz bardziej takiego naturalnego, koleżeńskiego, a nie opiekuńczego charakteru. Jeżeli się nie polubią, to taka relacja może być zakończona. Natomiast każdy uczestnik i każdy wolontariusz przechodzi przez bardzo taką szczegółową rekrutację, w trakcie której my staramy się poznać jak najlepiej obie strony. I dopasować. Więc tak, ten proces dopasowania. My, żeby stworzyć parę, na przykład jak mamy 30 par w tej chwili w Warszawie, to musimy mieć minimum 90 wolontariuszy zgłoszonych, żeby to jest taki minimum, żeby faktycznie móc z tego zrobić jakieś dobre dopasowanie. Natomiast zdarza się, nasze szacunki
szacunki pokazują, że około 10% par rozpada nam się wcześniej, natomiast bardzo rzadko jest przyczyną tego jest złe dopasowanie. Często to są sytuacje czy domowe, życiowe, zdrowotne, kryzysy psychiczne i to po obu stronach i młodzieży w spektrum, nie w spektrum, czy nie tylko młodzieży i dorosłych, więc te pary czasem się rozpadają. Natomiast też zadaniem naszych psychologów jest to, żeby one się rozpadły w dobry i bezpieczny sposób. Czyli nie tak, że ktoś nagle znika z mojego życia i nie wiadomo, co się wydarzyło, tylko my staramy się cały czas być w kontakcie z tymi osobami, żeby przewidywać, że ktoś nam może w którymś momencie wypaść z tego programu, żeby jedną i drugą stronę na to przygotowywać. Zresztą jak to robimy, to jeszcze za chwileczkę pokażę bardziej szczegółowo. No i druga sprawa, my pracujemy w środowisku, czyli nie organizujemy tych spotkań u nas w stowarzyszeniu, wychodzimy z instytucji, idziemy do kina, do kawiarni i tak dalej, i tak dalej. My nawiązujemy kontakty, mamy takie nawiązane kontakty z kilkudziesięcioma, to jest tylko część, kilkudziesięcioma punktami gastronomicznymi, kulturalnymi, różnymi firmami, które są w tych miastach, w których program jest realizowany i oni nam przekazują wejściówki, vouchery do swoich miejsc. No i dzięki temu nasze pary, nasi wolontariusze, którzy biorą udział w tym programie, ale też uczestnicy, którzy mają różną sytuację finansową, nie muszą płacić za te wyjścia, więc tutaj też staramy się niwelować różne przeszkody, które mogłyby się wydarzyć po drodze. No i właśnie z naszymi wolontariuszami, mówię to bardziej, ja tak szczegółowo omawiam ten program, bo on może być inspiracją być może dla kogoś z Was do stworzenia czegoś analogicznego w swoim miejscu, w którym się znajdujecie. Więc tutaj skupiam się na tych wolontariuszach, bo praca z wolontariuszem jest bardzo ważna. Jeżeli ta relacja ma trwać przez pół roku, to żeby nam się baterie taki entuzjazmu nie wyczerpały po trzech tygodniach, trzeba robić dużo rzeczy, które tych wolontariuszy nam pomogą utrzymać przez pół roku w programie. Więc my robimy tak trzyetapowo, znaczy i przygotowujemy, i opiekujemy się, i motywujemy naszych uczestników. Więc każda osoba, która się zgłasza, naszych wolontariuszy, każda osoba i wolontariusz, i uczestnik, która się zgłasza do naszego programu, najpierw wypełnia taki formularz zgłoszeniowy, później ma telefon, później ma spotkanie z psychologiem, takie do godziny nawet trwające później. Wolontariusze biorą udział w szkoleniu i dopiero po tym dwudniowym szkoleniu my pytamy tych osób, czy są zdecydowane, czy dalej chcą i ewentualnie, jeżeli my widzimy dla nich dopasowanie, to im proponujemy właśnie podpisanie kontraktu i pierwsze spotkania. Wszystko jest zawsze robione w takiej formule właśnie warsztatowej, zabawowej, żeby podtrzymywać też tę motywację od samego początku do końca udziału w programie. Każda para ma swojego tego indywidualnego opiekuna, na przykład jest Ola, opiekunka pary w Warszawie, który właśnie jest cały czas z nimi w kontakcie, Olga, Agata, tak samo nasze psycholożki. Każda para po każdym spotkaniu wypełnia mam taką aplikację stworzoną, gdzie wpisują, czy spotkanie się odbyło, czy nie, więc cały czas monitorujemy też, czy te pary się ze sobą spotykają, jedna, druga strona pisze swoje notatki, więc jest to jakoś tam dobrze zorganizowane, no i też nasi wolontariusze biorą dwa razy udział w takich spotkaniach grupowych z innymi uczestnikami, więc tutaj w ten sposób ich motywujemy, żeby oni się też ze sobą poznawali, żeby też słyszeli, jakie trudności napotykają ich koledzy i koleżanki w trakcie udziału w programie, że to nie jest tak, że cały czas to jest taki entuzjazm i radość, że czasami nam się nudzą jeszcze spotkania i czegoś tam się, i czasem nam się już po prostu nie chce. I ten program my realizujemy w tej chwili, w tym roku we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, i w Częstochowie. Byliśmy już w Lublinie, byliśmy w Tarnowie, więc tak troszkę wędrujemy po Polsce. No ale cały czas od 2012, wtedy założyliśmy stowarzyszenie, czyli od ponad 10 lat mierzymy się z pytaniem, jak to zrobić, żeby taka metoda wsparcia mogła być dostępna dla osób z całej Polski. Bo ja odbieramy regularnie, nie ma tygodnia, żebym nie odebrała telefonu od kogoś z Krakowa, z Gdańska, czy właśnie z jakichś miast, których nas nie ma. Teraz to i tak duże wymieniłam, więc tam jakieś wsparcie dla osób spektrum jest. Ale cały czas dzwonią do mnie czy rodzice, czy same osoby w spektrum, piszą do nas i pytają, czy my też tam możemy być. No, tylko to jest bardzo trudne, bo to jest program, który jest realizowany właśnie w takiej formule pozaszkolnej, czyli oparty na
pracy organizacji. Organizacja nie ma stałego finansowania, więc trzeba pozyskiwać różne granty. To są granty roczne. Duże zamieszanie jest wokół tego. I mówię o tym dlatego, że my szukaliśmy takiego rozwiązania, jak pomóc też tym osobom właśnie w tych mniejszych miejscowościach, które my na pewno tam nigdy programu nie stworzymy, bo nie będziemy mieć takich możliwości i zasobów. No i właśnie takim rozwiązaniem, które opracowaliśmy z Anią Broś 2 lata temu, jest program tutoringu koleżeńskiego. Teraz chwilę oddechu, bo teraz przechodzimy do tego drugiego programu, czyli mieliśmy program pozaszkolny, a teraz propozycja dla szkół. To jest program, który powstał z myślą o szkołach podstawowych, bo my się zastanawiałyśmy, który moment w życiu ucznia jest takim momentem, w którym bardzo dużo się zmienia, w którym to wsparcie jest szczególnie potrzebne i jak wcześnie my możemy tego typu wsparcie rówieśnicze zaserwować. I zdecydowałyśmy się na 4. klasę szkoły podstawowej. I ja wiem, że szczególnie jak patrzę tutaj na młodzież, że wy nie jesteście już w podstawówce, tak? Tu są licealiści chyba z nami, więc nauczyciele, nie wiem, czy są tu też nauczyciele z podstawowych, czy nie, traktujcie to jako inspirację do tego, co być może ktoś w waszej szkole będzie chciał wprowadzić, nie w takiej formule, ale w jakiejś, no właśnie, zmienionej. Jest to, ten program ma na celu odpowiedzieć na takie 3 wyzwania, z którymi czwartoklasiści najbardziej się mierzą, czyli zmiany, nawiązywanie relacji, nękanie. Tak jak się idzie do 4. klasy, zmienia się system oceniania, nauczyciele, przestrzenie, w których się odbywają zajęcia. Nawiązywanie relacji staje się coraz trudniejsze dla osób w spektrum. Nękanie zwykle zaczyna wtedy narastać i jest coraz silniejsze. Więc za cel postawiłyśmy sobie stworzenie takiego programu, który pozwoli lepiej poznać to nowe otoczenie, pomoże nawiązywać relacje koleżeńskie i uchroni przed potencjalnym nękaniem, które, jak wcześniej mówiłam, z 90% prawdopodobieństwem może się pojawić. Program powstawał w takich 3 etapach. Było prototypowanie, w trakcie którego rozmawialiśmy z nauczycielami, z uczniami, z rodzicami, czyli poznawaliśmy tę sytuację bezpośrednio od nich i szukaliśmy sposobu, jak taki program mógłby w szkole zafunkcjonować. Później testowaliśmy w 4 szkołach podstawowych, jednej w Łodzi, 3 w Warszawie. No i na koniec powstał po licznych poprawkach taki finalny program, który teraz wam zaprezentuję. Program składa się z takich 2 elementów. Pierwszym są indywidualne spotkania tutora z uczestnikiem. Tutaj mówimy o tutoringu koleżeńskim, więc mamy też taką mniejszą równowagę. Tutorem są osoby starsze, uczestnikami są czwartoklasiści. I drugi element to są spotkania grupowe. Taki program jest optymalny dla 3 do 5 par i trwa nie 6 miesięcy, tylko 6 tygodni. Dla czwartoklasisty perspektywa pół roku to jest perspektywa niewyobrażalna, więc my zresztą dla nauczyciela pewnie prowadzenie takiego programu jako czegoś dodatkowego w szkole też by było bardzo trudne, więc zdecydowałyśmy się na formę krótką, 6-tygodniową. Pierwszy tydzień to jest rekrutacja uczestników, później mamy 4 tygodnie, w trakcie których spotykają się nasze pary i te pary spotykają się na przerwie szkolnej i na każdej przerwie wykonują po jednym wyzwaniu. To jest 4 dni w tygodniu spotykają. No i właśnie, 16 wyzwań. Te wyzwania są przygotowane, więc nauczyciele mogą sobie z nich korzystać, nie trzeba ich wymyślać, wystarczy je sobie wydrukować. Do każdego wyzwania też jest przygotowany taki fragment historii, bo wszystko jest w takiej formule gry terenowej, w której nasz bohater przez pewien bieg okoliczności rozbija się swoim statkiem kosmicznym w okolicach szkoły. No i nasi uczniowie mają zadanie pomóc mu zgromadzić wszystkie elementy jego statku, żeby on mógł wrócić na swoją planetę. No i po każdym takim wyzwaniu uczeń też dostaje taki element układanki, puzelek, z którego na koniec tworzy tę rakietę. No i poza tym są też spotkania grupowe. Są to spotkania dla tutorów, oparte wszystkie na konspektach, szczegółowo przygotowane tak, żeby nauczyciele po prostu mogli je wziąć,
podrukować materiały, które są potrzebne i przeprowadzić. To są takie spotkania, które trwają od godziny do dwóch. No i w których też pokazujemy nauczycielom, w jaki sposób dobrze przygotować tutorów do pełnienia swojej roli. Są też, jest spotkanie grupowe dla uczestników, w których oni się mogą ze sobą też poznać i przygotować do tego, co się będzie działo w programie. Później spotkanie grupowe zapoznawcze dla wszystkich par, w trakcie którego też osoby dowiadują się, kto z kim jest przyporządkowany. Później mamy jeszcze takie dwa spotkania integracyjne i na koniec kończące, bo też zakończenie takiego programu to jest ważny element, tak? To nie jest tak, że to się w którymś momencie jakoś tak rozejdzie, tak jak czy w wolontariacie koleżeńskim tak samo. Organizujemy taki finał, przed którym każdą z par przygotowujemy do tego, co będzie się działo dalej. Więc w programie są opracowane te konspekty, no i też różne formalności, które może nauczyciel wykorzystać w swojej szkole, więc też informacje dla rodziców, no bo przecież trzeba uzyskać zgodę od rodziców na udział swojego dziecka, regulamin, RODO, no, takie materiały dla dyrekcji, z których można skorzystać, żeby uzyskać dodatkowe godziny na realizację takiego programu w szkole, bo my szacujemy, że to jest tak maksymalnie 25 godzin pracy, więc skądś trzeba te godziny wygospodarować. Dobrze, żeby ten program dwóch nauczycieli prowadziło, więc wtedy to się dzieli na pół, no ale jednak skądś trzeba to wziąć, więc też są takie materiały przygotowane dla dyrekcji, z których dyrekcja może skorzystać, wnioskując do organu prowadzącego, żeby uzyskać więcej godzin. Mówię to bardzo skrótowo, bo wszystkie te materiały są dostępne na stronie, tam jest też e-learning, więc jeżeli znacie nauczycieli, którzy by chcieli tego typu program wprowadzić do swojej szkoły, to jest bezpłatny e-learning, bezpłatny podręcznik, więc można z niego swobodnie korzystać. I dwa słówka jeszcze o testowaniu na sam koniec wam powiem, bo tak jak mówiłam, my ten program też badaliśmy, sprawdzaliśmy, na ile on się sprawdza, na ile to jest coś, co faktycznie może się przełożyć na jakieś efekty w życiu szkoły. Tutaj badawczo nas wspierał dr Mateusz Płatos z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Utrechcie. I najciekawsze rzeczy nam wyszły w badaniu jakościowym, czyli w wywiadach, które prowadziliśmy z nauczycielami, którzy prowadzili te programy w szkole. Ja i Ania w tym badaniu nie uczestniczyłyśmy, ponieważ byłyśmy jego twórczyniami, więc wywiady prowadził Mateusz. No i właśnie, i takie trzy obszary nam się wyłoniły z tych rozmów z nauczycielami, którzy przeprowadzili program w szkole. Nauczyciele zwracali uwagę na korzyści, które płyną dla uczniów z spektrum autyzmu. I tutaj mówili między innymi o tym, że no, buduje się ta relacja ze starszym uczniem, że uczniowie lepiej się orientują w szkole i że faktycznie występuje ta prewencja nękania, zobrazuje to cytatami. Na przykład jedna z nauczycielek powiedziała, jedna z córek zwróciła się któregoś razu do mnie i powiedziała, że uczeń, który brał udział w tym programie, podszedł do niej i po prostu się zwierzył z jakiegoś problemu, że on sobie z czymś nie może poradzić, czy ona mogłaby mu w tym konkretnie problemie pomóc, żeby go rozwiązać. Więc to tak już poza programem, więc oni faktycznie uczyli się funkcjonować wspólnie i nabywać pewnych kompetencji, jak się zgłaszać, jak się komunikować, jak prosić o pomoc przede wszystkim. A jeżeli chodzi o tę prewencję nękania, to też tutaj fragment z wywiadu, tutaj dla młodzieży też takie wyjaśnienia. W badaniach psychologicznych mamy takie dwa rodzaje w ogóle badań, jakościowe i ilościowe. W ilościowych my zwykle używamy różnych kwestionariuszy, narzędzi, które pomogą nam określić, czy coś się zwiększa, zmniejsza i dostajemy tego typu miary, czyli na przykład jak kwestionariusze dajemy naszym badanym, a w badaniach jakościowych wykorzystujemy wywiady i tutaj właśnie zwykle posługujemy się pewnymi cytatami, sprawdzamy, które tematy, które wątki się najczęściej pojawiały, więc to tak tylko jako wyjaśnienie, bo to jest też taki mniej znany rodzaj badań w badaniach psychologicznych. Prewencja nękania, bo tutaj nawet u nas był taki problem, że jedna tutorka przyszła do mnie i powiedziała, że ma problem, bo jej podopiecznego nękają chłopcy, którzy wyzywają go od czarnoskórych. On jest dość mocno na to uczulony i że ona zwracała uwagę jego kolegom z klasy, bo to rówieśnicy i że oni bardzo źle ją potraktowali. No i włączyłam się w to i przez cały rok nigdy nie słyszałam, żeby coś tam takiego się zadziało. Czy to pomogło od razu? Na pewno nie, bo nie wierzę w cuda. Ale jak z kilku stron usłyszał ten dzieciak, że tak robić nie wolno,
to może to pomogło. Jak w tym programie, w tych zadaniach, które wykonujemy, tam też jest dużo takich zadań, które polegają na tym, że trzeba pójść do jakiegoś pracownika szkoły i o coś zapytać. Więc my tę profilaktykę nękania też w ten sposób właśnie realizujemy, że staramy się, żeby te dzieciaki były coraz mniej takie niewidoczne, żeby je uwidaczniać właśnie w tej szkole, żeby były jak najmniej anonimowe. Jeżeli chodzi o korzyści dla tutorów, bo to nie jest tak, że takie programy tylko sprzyjają osobom w spektrum, czy tym osobom, które są w roli uczestników, zarówno wolontariat koleżeński, jak tutoring koleżeński, to są programy, które mają też ogromny wpływ na wolontariuszy czy tutorów. No i tutaj akurat nauczyciele zwracali uwagę głównie na takie dwa aspekty, rozwój prospołeczny i lepsze zrozumienie, na czym polega spektrum autyzmu. I też postaram, tutaj pozwolę sobie zilustrować to cytatami. Jedna z tutorek, mając w klasie kolegę z zespołem Aspergera, bardziej go rozumie i to ewidentnie, bo już wcześniej były między nimi konflikty. Teraz jest tego dużo mniej po programie. Czyli jakby ona nabrała takiej świadomości, że takie zachowanie kolegi z klasy jest normalne, bo tak samo zachowywał się mój uczestnik w określonych okolicznościach. Na przykład jego bezpośredniość traktowała, że on jest po prostu wredny i że jej nie lubi, bo mówi jej przykre rzeczy. Teraz wie, że on po prostu jest bezpośredni i tyle, i mówi prawdę. I rozwój prospołeczny, to będzie ostatni cytat. Myślę, że tutorzy też się nauczyli takiej wrażliwości, takiego bacznego obserwowania i bycia uważnym na drugą osobę, bo wiemy, że też były takie sytuacje, że dziewczynki przychodziły i nie wiedziały za bardzo, jak mają się zachować, albo że jakaś sytuacja dla nich była wcześniej nieznana i bały się, jak mają zareagować, co mają zrobić, żeby nie urazić, żeby nie zrazić. Więc myślę, że nasza młodzież stała się bardziej uważna, no i taka bardziej opiekuńcza, i że też sobie zdali sprawę z tego, że są osoby, które faktycznie mogą trochę inaczej postrzegać rzeczywistość, niż nam się wszystkim wydaje, ludziom neurotypowym. Więc myślę, że takiej dużej otwartości, wrażliwości i uważności na drugą osobę. No i nauczyciele też zwracali uwagę na bariery, szanse realizacji tego typu programów w szkole. My zdecydowaliśmy się na szkoły, dlatego że w każdej gminie szkoła jest, więc to jest najłatwiejszy sposób rozszerzania idei wsparcia rówieśniczego. Natomiast szkoła to też różne wyzwania, więc nauczyciele głównie zwracali uwagę na to, że brakuje w szkole czasu i środków na to, żeby ktoś taki program prowadził, że jego realizacja bardzo ważna jest od podstawy rodziców, szczególnie w szkołach podstawowych wciąż mamy dużo rodziców, którzy obawiają się, że ich dzieci będą etykietowane i często nie ujawniają diagnozy swojego dziecka. No i bardzo dużą szansę daje tutaj wsparcie dyrekcji, także to też bardzo zależy od tego, w jakiej rzeczywistości szkolnej się znajdujemy. Program można modyfikować na różne sposoby, więc nawet jeżeli uczycie się w liceum, czy jesteście nauczycielami liceów, to też można pomyśleć, w jaki sposób tego typu rodzaj wsparcia wykorzystać w swojej szkole. Przede wszystkim nie musi to być program skierowany tylko do osób z spektrum autyzmu, możemy na przykład dla jakiej grupy, jaka grupa może być beneficjentem takiego programu, jakie osoby? Z depresją osoby. Na przykład. Albo osoby, które w jakiś sposób są wykluczane. Teraz w szkołach mamy też bardzo dużo uczniów z Ukrainy na przykład, albo w ogóle uczniów, którzy przychodzą nowi do szkoły, więc tego typu programy... Jakieś mniejszości, tak, osoby nieśmiałe, więc jakby zakres możliwości tutaj jest bardzo duży. Możemy zmieniać oczywiście strukturę tego programu, dostosowywać go. On wcale nie musi być realizowany w takiej formule, że w poniedziałek odprawa dla tutorów, później 4 wyzwania, więc to jest wszystko elastyczne i można sobie to dopasować do potrzeb swojej szkoły. Też nie musi on się odbywać przez 6 tygodni, można sobie to modyfikować na wszystkie możliwe sposoby. No i też to, co chcemy, żeby uczniowie osiągnęli, no to też zależy od tego, do jakiej grupy adresujemy ten program. No ten program, który ja tutaj prezentuję, on jest skierowany stricte do czwartoklasistów, ale jak najbardziej można sobie wyobrazić inną grupę i pod nią stworzyć materiały, z których można w swojej szkole korzystać. No i właśnie, i z taką refleksją Was zostawiam na koniec tego wystąpienia, że może nie tylko starajmy się zmieniać zachowanie drugiej osoby i sprawiać, że wszyscy będziemy tacy sami, bo różnorodność jest dużą wartością i często lepiej zmienić trochę otoczenie i dzięki temu też dużo zyskać dla wszystkich tak naprawdę. Więc
To wszystko ode mnie i zostało mi jeszcze kilka minut chyba na pytania.